Krzysztof Jotko, a więc zwycięzca, tak można powiedzieć, po Sztokholmie. Thor Troenk rozbity, bardzo dobry pojedynek w twoim wykonaniu. No cóż, trzeba powiedzieć, że naprawdę ręce same składały się do braw, oglądając tę twoją walkę. Tym bardziej, że walczyłeś przez większość pojedynku ze złamaną ręką. Cześć, witam wszystkich. Rękę złamałem na początku drugiej rundy. No i musiałem troszeczkę swoje plany zmienić i używać więcej kolan i łokci. Tak to zrobiłem, walkę wygrałem, z czego jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Powiedz, to był początek drugiej rundy, kiedy ta ręka gdzieś tam przy którymś ciosie się troszeczkę rozpadła. Od razu poczułeś, że coś jest nie tak? Czułem, że ręka jest ciężka i że coś boli, i że nie mogłem do końca zacisnąć pięści, więc wiedziałem, że coś jest poważniejszego, to nie jest jakieś tylko zbicie. Ale w takiej adrenalinie to nie patrzy się, czy jest coś pęknięte, dopiero zobaczy się, po jak będzie wszystko po wszystkim, tak? Wszystko po wszystkim. Ale widok jaki był potem, ta ręka, no tam jakieś podobno dość poważne uszkodzenia jej. Jest złamana kość śródręcza i przekroczenie aż o cały trzon kości w lewą stronę bodajże. I będzie robiona operacja na jakichś dniach. Będą wstawiane druty i lekarz tak powiedział, że 3 miesiące na pewno nie będę mógł tej ręki używać. 3 miesiące przerwy, jednym słowem, od treningów, jak rozumiem, tak? Będziesz musiał sobie zrobić takie trochę dłuższe wakacje. No niby tak, ale wiadomo, że nie będę siedział w domu i dłubał w nosie, tylko oczywiście będę biegał i skupiał się na czymś innym i trenował swoją prawą rękę, tak? Trenował prawą rękę, czyli co? Rozumiem, że jeśli chodzi o twój team, o te osoby, które będą ci towarzyszyły w najbliższym czasie, to właśnie on będzie tak wyglądał jak teraz. Tak, myślę, że tak. No, będzie na pewno dużo trudniej bez lewej ręki, ale będę robił co mogę, tak? Nie mogę siedzieć w domu i nic nie robić. Słuchaj, jeśli chodzi jeszcze o tą Szwecję, mówiłeś przed tym pojedynkiem, że jedziecie tam razem z Jankiem zrobić potop szwedzki, no i zrobiliście ten potop szwedzki. Trzeba przyznać, że nie byliście uważani za faworytów przed tymi swoimi pojedynkami. No nie byliśmy, byliśmy chyba bardziej undercardowi, tak, zawodnicy, ale pokazaliśmy polską siłę i na 4 Szwedów, 3 przegrało i to nie przegrało tak sobie, tylko bardzo mocno, więc jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy naszym polskim fanom pokazać, że my też bijemy się na wysokim poziomie i że mogli przyjechać i oglądać nasze zwycięstwa. Dużo łokci, dużo kolan, bardzo dobra stójka, tak wyglądał ten pojedynek. Tak sobie planowałeś? Ty podkreślasz, że ty raczej, jeśli chodzi o słowo game plan, to specjalnie ono nie wywołuje u ciebie wielkich emocji. Tak, dokładnie. Nie ustawiam sobie żadnych game planów. Miałem plan, żeby walczyć w stójce i tak to zrobiłem i to był mój game plan, tak? Nie dać się sprowadzić i walczyć w stójce. No właśnie, ale lekko zmodyfikowany przez tą kontuzję, prawda? Troszeczkę jednak tam musiałeś wtedy więcej tymi łokciami pogrywać. No ręka pękła, więc trzeba było wymyślić jakiś plan B. No i plan B okazał się bardzo, bardzo, bardzo dobry i na pewno sprawdził się, był na pewno bardzo efektowny. Był bardzo efektowny, pełne 3 rundy. Jak zwykle okazało się, że kondycja to jest coś, co akurat zawsze stanowi też o twojej sile, tak? Znowu tutaj byłeś bardzo dobrze kondycyjnie do tego pojedynku przygotowany. Miałem dużo problemów ze zdrowiem przed walką. Chorowałem nawet 2 razy. Raz to było aż 10-dniową przerwę musiałem zrobić od treningów. No ale wyleczyłem się i myślę, że co pokazałem, że nie przeszkodziła mi te wszystkie problemy i choroba przed walką. Wytrzymałem 3 rundy. No muszę powiedzieć, że w 3 rundzie już byłem troszeczkę zmęczony, ale już wiedziałem, że to ja wygrywam ten pojedynek, więc troszeczkę zwolniłem tempo. Jeśli chodzi o Thora Troenka, zaskoczył cię czymś na plus, na minus? Jak oceniasz jego występ w tej walce z tobą? Niczym mnie nie zaskoczył, tak jak spodziewałem się, że będzie próbował sprowadzić walkę do parteru. No niestety mu się nie udało i myślę, że niestety, ale to była jego ostatnia walka w UFC. Przepraszam, że to ja akurat byłem tym, który go zwolnił z tej organizacji, no ale taki jest sport, tak. No właśnie, jego zwolniłeś, ale potem jakieś jeszcze wspólne spotkanie na jakimś afterparty, jakimś przyjęciu potem zaliczyliście, czy już nie? Czy nie mieliście czasu potem się jeszcze spotkać tak już na bardziej prywatnej niwie?
Myślę, Jacku, że jakbyś wyglądał tak jak twarz Tora, to też nie chciałbyś pokazywać się tego samego wieczora wieczorem, więc nie spotkałem się z nim i na tym afterparty byłem tylko chwilę zobaczyć, tak wypić piwo, setkę wódki za zdrówko, za zwycięstwo i wróciliśmy szybko do domu, bo o 7 rano następnego dnia mieliśmy samochód na lotnisko i o 10 rano wracaliśmy do Polski. Powiedz tylko jeszcze wracając na chwilę do tej ręki, jak teraz. Pewnie jakieś badania, jakieś kolejne sprawdzania, tak, tej ręki. No i jakie są ewentualne, no to jakie są ewentualne notowania, jeśli chodzi o to twoją dłoń? Jakie są notowania? Tak jak powiedziałem, jest złamana kość i właśnie 2 minuty temu dzwonił do mnie doktor, który wyznaczył już, gdzie będę miał robioną tą rękę. Ale jeszcze nie zdążyłem tego dobrze odsłuchać, ale w tym tygodniu lub w następnym będę miał operację, będę miał wstawiane druty. A czeki z UFC zdążyłeś już zrealizować? Udało się już? No nie, właśnie nie, no. Dopiero zaczynam myśleć pomału o marketingowych sprawach. No ale tu w Polsce naprawdę ciężko, ciężko jest je zrealizować. Cały czas są jakieś problemy i nie wiem, czy je zrealizuję. Może pomogą mi to moi menadżerowie w tym, albo znajomi. Zobaczymy jeszcze. Gdzieś tam jest taki żal troszeczkę, że nie było tego bonusa dodatkowego jeszcze? Nawet myślałem, że dostanę bonus, ponieważ gdy wracałem do hotelu, przy samym wejściu do windy, tam chłopacy z UFC przybiegli po mnie i powiedzieli, że muszę wrócić na arenę, na konferencję prasową. Ja byłem zadowolony, mówię, o, mam wracać na arenę. No dobra, więc wracamy. A gdy wróciłem na arenę, niestety to nie była konferencja, tylko było już po konferencji, byłem wołany tam znowu do lekarza. Lekarz nastawił mi tą rękę w bardzo taki brutalny sposób. Podszedłem do niego, nic się nie pytał, wziął tą moją rękę do swoich dłoni, przekręcił 4 razy. Prawie bym zemdlał. Zrobiło mi się niedobrze, ale na szczęście Peter Sobota stał obok i mnie trochę przytrzymał i po jakichś 15 minutach wróciłem do zdrowia i mogłem dalej funkcjonować normalnie. No, czyli dodatkowe jeszcze przygody po walce. Słuchaj, Krzysiek, jeszcze tylko zapytam, bo teraz tak akurat sprawa wyniknęła z Piotrkiem Halmanem, który gdzieś tam zaliczył wpadkę dopingową. Powiedz, jak ty oceniasz całą tą sytuację? Dla wszystkich było to jednak jakieś tam zaskoczenie, że akurat Piotr Halman został w taki sposób przyłapany. Mamy się obawiać o kolejnych polskich zawodników, czy nie musimy się bać? Myślę, że nie powinniśmy się bać o naszych, znaczy powinniśmy się bać o naszych polskich zawodnikach. Myślę, że mogę mówić tylko za siebie, tak? Więc myślę, że nie powinien się nikt bać o mnie, że będę kolejnym zawodnikiem. A co na temat Piotra Halmana, nie chciałbym nic mówić i dawać swojego zdania. Po prostu zapytajcie sami, tak? Ja nie chcę się wypowiadać na ten temat. To już kończąc zupełnie. Twój narożnik po raz pierwszy był zupełnie inny. To zupełnie inaczej wyglądało. Nie było tam Mirosława Oknińskiego. On sam powiedział po tej walce, że już nie jest ci potrzebny. Jak ty oceniasz to, co się stało? Jak oceniasz teraz swoje ewentualne dalsze plany? Rzeczywiście tak jest, że już będziesz szedł swoją drogą i w innym teamie? Na dzień dzisiejszy nie zamierzam wracać do Mirosława Okińskiego. To on zostawił mnie 3 tygodnie przed walką, gdzie potrzebowałem wtedy chyba najbardziej tego trenera. Jak nie miałem trenera, miałem dużo problemów to z trenerem, to ze zdrowiem, to cały czas mnie coś spotykały mnie jakieś niedobre rzeczy, ale dałem radę sam wytrwać i sam przezwyciężyć te wszystkie złe rzeczy. Dałem radę sobie sam i będę szukał swojego nowego teamu i mam nadzieję, że szybko to znajdę. Cóż, no, gratulujemy w takim razie tego zwycięstwa i życzymy kolejnych udanych walk. Magnus Cedenblad chyba już nie jest aż takie wielkie ciśnienie na to, żebyś z nim akurat się bił.
Co do Magnusa, bardzo dobrze się zachował, kiedy tam byliśmy, się spotkaliśmy, życzył mi powodzenia, później gratulował bardzo dobrej walki. No ale to była ta moja pierwsza przegrana, która najbardziej mnie boli. I tak jak zapowiadałem, to było dla mnie takie bardzo, bardzo trudne i myślę, że to był taki błąd, który popełniłem. I jeżeli UFC zgodzi się na ten rewanż, to oczywiście z wielką chęcią podejmę tą walkę i zrewanżuję się Magnusowi. Ale jak tak na razie nie mam takiego ciśnienia, tak? Nie mam takiego ciśnienia na tą walkę. Było, minęło i zobaczymy, co będzie dalej. Czekamy, co będzie dalej. Życzymy, żeby wszystko z tą ręką szybko się udało załatwić, żeby nie przeszkadzała w kolejnych treningach. Dziękuję bardzo. Krzysztof Jotko po zwycięstwie nad Torem Treningiem podczas UFC Fight Night w Sztokholmie. Dzięki Ci bardzo.